Witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy odpowiadać na pytania z waszej ankiety. Artur, siemaszko. Filip Jagiełło. To lecimy. W którym pokoju na zgrupowaniu jest najprzyjemniej? Zależy o co pytacie. Najprzyjemniej? Myślę, że u nas jest gorąco. Wieczorami to jak tutaj klima zadziała, to jest rzeźnia. Nie no, tak na poważnie, no to myślę, że no, u nas, u Jarka Jacha jest też zabawnie, bo chodzimy tam wieczorami pograć sobie fifkę, no i... U maserów też jest. U maserów też jest fajnie. No, ogólnie jest, w każdym pokoju myślę, że jest okej. Okay. To z kadry trenerskiej jest najsympatyczniejsze. No tutaj zdecydowanie wygrywa u mnie trener Jarek Bako. Wspólne wypady do sauny utkwiły mi w pamięci, wspólne dialogi na temat treningów i meczy. Godzinami tam przesiaduję. Tak, czasami zdarza się nam spóźnić na obiad, także na pewno Jarek Bako według mnie. Najsmaczniejsza potrawa, jaką tutaj jadłem, to? Pizza. Nie. Nie no, myślę, że to ten, zupa turecka, nie? Bardzo dobra zupa, z kurczaczkiem, z groszkiem, troszeczkę fasoli. No i ryba, nie? Tam jest chyba też. Nie wiem, Fifi, nie jadłem. Kurczak z rybą połączony. Kiedy wyszedłem na nasze treningowe boisko, to pomyślałem... Co pomyślałem? Że mi się chce. Bardzo mi się chce. Ale co ci się chce? Grać w piłkę. No. Bardzo. Najlepszy piłkarz Zagłębia na zgrupowaniu to... Nie no, myślę, że ty, nie? Artur Siemaszko zdecydowanie. No, świetna prawa noga, instynkt strzelecki. Jest też w jego działaniach trochę fantazji. Piłkarz, nie? Piłkarz. To jest duże P. Tak jest. Celem, który przed sobą postawiłem na wyjazd, jest... Celem, jaki sobie postawiłem przed przyjazdem tutaj, no jest na pewno przebicie się do pierwszej jedenastki i po powrocie do Polski regularna gra w Ekstraklasie. Tęsknię za Polską, bo... Tęsknię za Polską, bo tam jest moja rodzina, jest tam moja dziewczyna, jest mój ukochany piesek, za którym też tęsknię. Nie no, ogólnie jestem takim chłopakiem, który zawsze tęskni za rodziną, gdy jestem gdzieś na wyjazdach, także wolę być w Lubinie niż gdziekolwiek. Jak relaksuję się po treningu? No, wszystkiego nie mogę oczywiście powiedzieć. No bo nie wypada, ale głównie korzystam z basenu, z masaży. I z prawej ręki. Z masaży, jest tu cała odnowa, jest wszystko co nam potrzeba, więc niczego mi tutaj nie brakuje. Najgłośniej po przegranych meczach FIFA krzyczy. Jarek, ja? Adam Buksa. No ale Adam Buksa to już się zmieniło, odkąd ja tam wszedłem w ten pokój i jestem w parze z Adasiem. To już jedyne, dlaczego krzyczy, to jak strzeli bramkę, także to się zmieniło już. To widzicie? Nawet ja nie wiem. Nie no, ogólnie to myślę, że właśnie Jarek, ja, Adam Buksa, Artur Siemaszko czasem tutaj krzyczał, jak przegrywał ze mną, ale to takie tam pojedyncze, nie wiem. I jeszcze Patryk Mucha bym dołożył do tego, Patryka Muchę, który udaje taką cichą wodę, a naprawdę taki dziki lew z niego jest. Najzabawniejsza sytuacja podczas zgrupowania. No chyba najzabawniejsza to piekarnik jednak. Piekarnik. No cóż, siedzieliśmy sobie w swoim gronie, tak, tutaj zawodników i gdzieś... No jeden z zawodników wypalił z tekstem, że bardzo lubi piekarniki. No nie możemy do końca wyjaśnić, o co tutaj chodzi. No my wiemy, że wiadomo, my wiemy, nie chcemy zdradzić. Że większość ludzi się na pewno domyśli i... Chociaż myślę, że u nas to właśnie to najśmieszniejsza sytuacja. Także myślę, że to tyle. No to tyle. Dziękujemy bardzo za tą ankietę, że mogliśmy odpowiadać i to chyba tyle. Polecamy się na przyszłość. Polecamy się na przyszłość i do zobaczenia na meczu Zagłębia. Do zobaczenia.